Jest sobota, 24 lipca. Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie, słuchając nauczania Jezusa. Zastanów się, co chce powiedzieć ci dzisiaj w swojej przypowieści. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiadł dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Dlaczego gospodarz z przypowieści nie godzi się na wyrwanie chwastów? Być może w czasie wzrostu były tak podobne do pszenicy, że łatwo byłoby się pomylić. Kiedy nie były jeszcze w pełni ukształtowane, trudno było sądzić, czy pochodzą z zasiewu gospodarza, czy nieprzyjaciela. Jak często pochopnie oceniasz rzeczywistość wokół siebie, czyjeś motywacje, słowa lub działania? Co z tego wynika? Jezus zdaje sobie sprawę, że oprócz dobra, które zasiał w nas Bóg, rośnie w nas to, co zasiał jego nieprzyjaciel, szatan. Mówi nam jednak w przypowieści, że warto poczekać z osądem rzeczywistości na owoce. Czasami coś, co ma pozory dobra, zagłusza w nas miłość. Z kolei z tego, co wydawało się złym zamiarem czy działaniem, Bóg może wyprowadzić dobre owoce.
Jak w codzienności badasz swoje motywacje, słowa, działania? Jak to wpływa na Twój osąd rzeczywistości? Nieprzyjaciel sieje chwast w nocy, kiedy tracimy czujność. Bóg wie, że ten chwast rośnie. Wie, że łatwiej nam wybierać to, co wygodne, przyjemne i łatwiejsze. Jednak każdego dnia daje nam szansę, aby dobro, które w nas posiał, okazało się większe i mocniejsze. Jak patrzysz na świat? Oczami Boga, widząc zło, ale nie przekreślając człowieka? Wspierasz dobro, aby przynosiło owoce? Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiadł dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co pozwolił Ci dostrzec w czasie dzisiejszej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.